co jest nie tak z tym fragmentem. Mic check, one, two. Mic check, one, two. And that's mate, y'all. Jeżeli znacie się na szachach, to prawdopodobnie znacie odpowiedź i cierpicie wewnętrznie. Jeżeli nie gracie w szachy, a Gambit Królowej oglądaliście dla fabuły, to pewnie nie macie pojęcia, zupełnie jak autorzy Filmora na tropie, z którego pochodzi ten fragment. Dodatkowo, jeśli zajmujecie się produkcją filmów i seriali, to ten materiał jest dla was. Wytłumaczę błędy ze sceny sprzed chwili i pokażę wam jeszcze kilka przykładów, czego nie robić, kiedy umieszczamy szachy w jakimś dziele. Na koniec wyjaśnię, jak można to zrobić dobrze, bez konsultacji z mistrzami królewskiej gry. Przenieśmy sobie pozycję z tego fragmentu na szachownicę i zobaczmy, co jest nie tak. Zacznijmy od pierwszego problemu, czyli kolory na szachownicy są na odwrót, ale my to zignorujemy na potrzeby analizy. Widzimy, że król jest podwójnie szachowany przez hetmana i skoczka. Do takiej sytuacji może dojść jedynie po ruchu czarnego, ale widzimy, że gra czarnych się rusza. Możemy więc wywnioskować, że biały dokonał nielegalnego ruchu. W zależności od zasad turniejowych, czarny dostaje doliczony czas, albo biały przegrywa z miejsca. Do ciekawej sytuacji tego typu doszło w meczu Magnusa Carlsena z Ernesto Inarkiewem. Ernesto dokonał nielegalnego ruchu, Magnus to zignorował, a w następnym ruchu Ernesto to zgłosił, dzięki czemu wygrał. Co prawda, później Magnus się odwołał i to jego ogłoszono zwycięzcą meczu. Niestety w filmorze robi się jeszcze gorzej. Widzimy, jak czarny przesuwa po prostej pionka, ruszając go o 3 pola, co jest nielegalne. Pionki mogą ruszać się jedno pole do przodu albo o 2 pola do przodu, ile są na startowym polu. Do tego na tej pozycji rzekomo dochodzi do mata, no ale król może ruszyć się do tyłu i nie ma szacha. W kolejnych ujęciach robi się jeszcze gorzej. W rzędzie przesuwanego pionka pojawił się inny pionek, a w jeszcze kolejnym rzekomo szachujący pionek zamienił się w gońca. Nawet w tej konfiguracji dalej nie ma mata. W innej scenie z tego odcinka Filmora gracz czarnych ma na szachownicy jedynie królową. A do tego dają sobie zbić królem albo wieżą, ale biały poddaje mecz. W ogóle dlaczego czarny ma obok siebie własne figury? Jak gracie w szachy, to przy zbijaniu zabieracie figury przeciwnika, a nie swoje. Kreskówki mają jakiś problem z szachami. Animatorzy najwyraźniej nie potrafią ogarnąć szachownicy w prawidłowy sposób. W 23 odcinku Ludwiczka, czyli Zamaskowanym Małym Szachiście, też odpłynęli z ruchami szachowymi jak w Filmorze, ale tu już nie będę się nad nimi znęcał. Ja bardzo lubię ten odcinek, ale on w bardzo zły sposób pokazuje ruchy w szach. Ludi proponuje zrobić ruch skoczkiem, a Melvinowie są w szoku, bo jest to... Syberyjski podmuch! Problem w tym, że takie coś nie istnieje w szachach. Mamy syberyjską pułapkę i nijak pokrywa się z tym, co widzimy na szachownicy. Od razu zaznaczę, tłumacz nie dał cała. W oryginale Melvin mówi Siberian Swipe. Wydaje mi się, że wiele osób myśli, że każdy ruch w szachach ma swoją nazwę. A podczas turniejów komentatorzy mówią w ten sposób. Ach, Magnus Carlsen zagrał iberyjską szarżę. Ryzykowny ruch, który może wykorzystać jedynie prawdziwy mistrz. Zobaczmy, czy Hikaru Nakamura odpowie rumuńskim odwrotem i ustawi tarczę Maharadży. Nie, Hikaru lubi agresję. Nie przejdzie do defensywy, odpowie greckim sztormem i zaleje pozycję Magnusa pionkami. To tak absolutnie nie wygląda. Dla przykładu, ostatnio w szachowym świecie było głośno wygranej Fabiano Caruany nad Alirezą Firuzą w 9 ruchach. Podczas meczu komentatorzy spokojnie tłumaczą, jakie ruchy mogą zostać zagrane na które pola, bez żadnych specjalnych nazw. Przykładowo pionek na F6. W pewnym momencie Robert Hess doznaje olśnienia i tłumaczy sekwencję ruchów, którą może wykonać Fabiano, o ile Alireza wymieni królowe, przesunie gońca na E4 i zbije wieżę na H1. W żadnym momencie nie padają przesadzone nazwy pokroju syberyjskiego podmuchu. W rzeczywistości większość nazw odnosi się do otwarć, takich jak Gambit Królowej czy Obrona Sycylijska, oraz do taktyk, jak widły czy związania. Większość ruchów to są po prostu ruchy, a nie jakieś tajemnicze manewry o specjalnych nazwach. Dla przykładu, w jednym z ćwiczeń na liczes używacie dwóch taktyk. Zugzwangu, czyli wymuszenia ruchu pogarszającego pozycję przeciwnika, następnie wykonujecie widły na królową i króla, czyli podwójny atak jedną figurą. Są to ogólne nazwy dla pewnego typu zagrań, znajdziecie w słownikach z terminami szachowymi. Przejdźmy jeszcze do tematu zegarów szachowych. W Ojcu Mateuszu mamy scenę, w której dwaj gracze toczą między sobą pojedynek. Mecz zaczyna się, kiedy jest jeszcze widno, ale przeciąga się prawie do północy. Nie ma to zbyt wiele sensu, bo zegar został ustawiony na 1 godzinę dla każdego gracza. Możemy to rozpoznać po ustawieniu wskazówek na godzinę 5 oraz 12. Szachiści grają z zegarami, aby ograniczyć czas gry. Dzięki temu zapobiegają nadmiernemu przeciąganiu partii przez jedną ze stron oraz pozwalają organizować turnieje w określonym czasie.
wprowadzają element zarządzania czasem, co dodaje dodatkową warstwę strategii do gry. Istnieją różne rodzaje partii bazując na ilości czasu. Klasycznie gra się od 1,5 do 2 godzin i po 30-40 ruchach dostaje się kolejne 30 minut. Są też krótsze partie w pokroju 15, 5, 3, a nawet 1 minuty. Jeżeli któremuś graczowi skończy się czas, to przegrywa. Przy okazji poruszmy kwestię oferowania remisów, bo w Ojcu Mateuszu zrobiono to dobrze. Gracz wykonuje ruch, klika swój zegar i wtedy proponuje remis. To jest ogólnie przyjęty standard na turniejach. Załóżmy więc, że na planie nie masz nikogo, kto ogarniałby szachy, a musicie ustawić coś, co ma sens. Najlepiej będzie wykorzystać jakąś inną partię z historii lub współczesnych arcymistrzów, a następnie ją odwzorować lub lekko przerobić. Tak zrobiono w Sherlocku Holmesie z Robertem Downey Jr. W tym celu wystarczy wejść na chessgames.com i wyszukać jakąś grę chociażby między Magnusem Carlsenem i Hikaru Nakamurą. Ja akurat odszukałem grę z 1911 roku między Casablancą a Spielmanem. Podejrzałem plik PGN z chessgames i zaimportowałem go na Lichess. Mecz zakończył się w takiej pozycji, ale ja ją kontynuowałem z pomocą analizy Stockfisha. Wykonałem jeszcze kilka ruchów i doprowadziłem do mata w dwóch. Warto też odnotować, że mecze na turniejach rzadko kiedy kończą się matami. Z reguły gracze już w pewnym momencie gry potrafią rozpoznać, że zostali pokonani, więc się poddają. Często dochodzi też do remisów. Z kolei w serialach i filmach praktycznie każda partia kończy się matem, a nie dzięki wybijaniu materiału i drobnym przewagom skapitalizowanym w grze końcowej. Sytuacje z Ludwiczka nie mają prawa wystąpić w rzeczywistości w aż takiej ilości. Szachmat, 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 szachmat. Żaden przyzwoity szachista nie zdziwi się, kiedy dostanie mata, bo prawdopodobnie zauważy to na co najmniej 2-3 ruchy wstecz. Zatem zbierzmy sobie błędy z przywołanych przykładów. W filmorze mieliśmy złe ustawienie kolorów na szachownicy, szachy maty, które były tylko szachem, nielegalne ruchy, złe ustawienie figur oraz brakujące i transformujące się figury. Ludwiczek cierpiał na prawie puste szachownice, nielegalne ruchy, idiotyczne nazwy ruchów, szachy maty, które wcale nie są matami, a do tego brakuje w nich królów, no jeszcze to, że padały one zdecydowanie zbyt często. W Ojcu Mateuszu nie wiedzieli, jak prawidłowo gra się z zegarem szachowym i jak ustawić sensowne ramy godzinowe. Bonusowo dorzucam fragment, gdzie szachmat nie jest matem, tylko utratą damy naczającego się z boku gońca. Mam nadzieję, że ten odcinek nauczył Was, jak rozpoznawać błędy i jak ich unikać. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.